perspektywy wyglądała ta strata bramki, jak ty to widziałeś? No tam była długa piłka i Bartek był z Imazem. No i ja nie spodziewałem się, ja popatrzyłem się około siebie i nie miałem nikogo, więc nie spodziewałem się, że ta piłka spadnie w tej strefie, że tam będzie zgrana. No i szkoda, bo może zabrakło trochę komunikacji, żeby tą piłkę przepuścić albo zgrać w inny sektor, no ale jak mówię, też mogą być trochę bliżej, jak patrząc teraz na tą sytuację z szatni. No i szkoda, bo tak naprawdę długa piłka prosta, która miała być nasza i tracimy bramkę. Jak trafiliście do szatni już po zakończeniu meczu, jaka była atmosfera? Mocno byliście źli na siebie? No byliśmy. Wiadomo, no boli to. Bardziej trener przemawiał jak mi zawodnicy, bo my wiedzieliśmy, jesteśmy świadomi tego, że dzisiaj no, nie powinniśmy wracać bez punktów i wiemy, jak przeklęte jest tutaj to dla nas i że tu nie potrafimy wygrać. The first half was pretty good, a lot of opportunities and you had also one big occasion. Today the game was kind of difficult because the opponent was ready for us, they were waiting. We knew that it's gonna be difficult today, but yeah, I think we had a lot of opportunity in the first half. We could score, even me, but we missed it, and we give them chance to score. But I think in all game they were playing good today, and yeah, we have to learn from this game and then be ready for the next game. I think in the second half maybe we were like I don't know, maybe less concentrated, but we want to do better. In the second half, unfortunately, it didn't work. I don't know why. We have to make the video and analyze the game, for sure. But we make some mistake. But in all game, I think it was not that bad. We have to learn from this game for sure. We have to learn from the second half because we did some bad things. That's why they scored, of course. So yeah, we will learn from this game, and then I think the next game is gonna be better.